Sami na co dzień korzystają z nowoczesnej sieci, bo to właśnie ona pozwala im w szybki sposób się komunikować. Teraz dowiedzą się, jaki wpływ ma 5G na inne dziedziny życia. Wszystko za sprawą nowo otwartego laboratorium sieci 5G, które właśnie zostało uruchomione na Politechnice Śląskiej. Tym samym Gliwicka Uczelnia stała się jedną z czterech placówek w Polsce współpracujących z jedną z najpopularniejszych firm związanych z telefonią komórkową. Magda Sincewicz. Klasyczna sieć 5G kojarzy się przede wszystkim z antenami, które nieraz wywoływały sporo zamieszania i obaw. Ta, którą zajmują się gliwiccy studenci, zamknięta została w specjalnej aparaturze. Dzięki temu można nad nią panować i sprawdzać, jakie ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Tutaj studenci mogą sobie sprawdzić, jakie są możliwości, jakie są ograniczenia takich sieci 5G. W internecie czyta się dużo, że sieci 5G potrafią to. Różne rzeczy można przeczytać, jakie to niesamowite przepustowości są osiągane, jak szybko ta sieć działa. Natomiast jest to wszystko prawda, ale w pewnych warunkach. I my jesteśmy w stanie za pomocą tego stanowiska takie warunki, różne warunki sobie wygenerować i sprawdzać później, w jaki sposób ta sieć działa. A musi działać coraz lepiej, bo jest na nią zapotrzebowanie. Coraz szybszy internet i przesył danych, a także coraz większe oczekiwania użytkowników. Chcąc nie chcąc, technologia musi się zmieniać. Najważniejsze jest to, że mamy najnowocześniejszy sprzęt, sprzęt, do którego mają dostęp studenci, którzy za niedługo pojawią się na rynku pracy i będą rozwijali te technologie, wdrażali. Technologia przemysłu 5G to jest uwolnienie całego systemu komputerowego od kabli i możliwość przesyłania ogromnych ilości danych w bardzo krótkim czasie, co stwarza wielkie możliwości dla rozwoju internetu. A co za tym idzie, wszystkiego, co związane z przemysłem przyszłości, z inteligentnymi miastami, energetyką i wszystkimi technologiami, które będą decydowały o dalszym rozwoju technologicznym. Na tym przekazanym sprzęcie, tak zwanym laboratorium 5G, które jest kontynuacją też laboratorium 4G, więc już od kilku lat mają możliwość w praktyce popracowania nad tym, tak? To oni zobaczą bądź nawet rozbudują swoje możliwości, tak? Zobaczą, jak to namacalnie wygląda. Studenci dowiedzą się, jak projektować takie sieci, jak odpowiednio wykorzystywać infrastrukturę. Nie na papierze, a w praktyce. Jest to bardzo przyjemny dodatek do studiów, że jesteśmy w stanie wiedzę teoretyczną jakby sprawdzić w praktyce, jak to działa. Bo jednak czytanie norm czy długich, rozległych dokumentacji na kilka tysięcy stron nawet jest mniej ekscytujące na pewno niż skorzystanie z istniejącego emulatora jakby sieci i faktycznych stacji tak naprawdę bazowych. Dzięki temu będą mogli zrozumieć, że to, czego nauczą się teraz, będzie miało wpływ na komfort życia wielu z nas.